Drodzy Państwo, chciałem Państwu kilka słów powiedzieć na temat naszego systemu gospodarki odpadami. W kontekście też i zdarzeń z ostatnich miesięcy, które miały miejsce, ale też i w kontekście tego, co gmina planuje na kolejne miesiące, co się będzie działo. Otóż tak jak w wielu gminach w Polsce, rady gmin, poszczególne rady gmin były postawione przed problemem weryfikacji stawki. No zazwyczaj ta weryfikacja była w górę. No nie znam przypadku, że były stawki zmniejszane. W naszym przypadku w gminie Kamienna Góra uchwała dotycząca zmiany stawki nastąpiła w listopadzie, czy w grudniu, na początku grudnia 2020 roku, w związku z czym te stawki mogły wejść w życie od 1 stycznia. I przypomnę, że w gminie Kamienna Góra obowiązuje stawka 26 zł od osoby. Funkcjonuje oczywiście zniżka, tak zwana zniżka kompostownikowa w wysokości 1 złotówki od osoby. I rzeczywiście widzę tutaj teraz w styczniu dosyć dużą ilość deklaracji, które przewidują prowadzenie takiego kompostownika przy gospodarstwie domowym. Wiem, że inne samorządy nie mają jeszcze tej stawki zweryfikowanej i to będzie generowało bezwzględnie problemy w budżecie, bo te jakby utraty tego dochodu będą widoczne i zazwyczaj będzie się to odbywało kosztem inwestycji. Ja jestem naprawdę wdzięczny radnym, że tak podeszli odpowiedzialnie do tej sprawy, ale z drugiej strony, drodzy Państwo, w każdej Radzie, wśród wszystkich radnych, gdziekolwiek by się nie obserwowało posiedzenia komisji i sesji, pada pytanie dotyczące uszczelnienia systemu. Ponieważ to jest choroba tak naprawdę całego systemu, która powoduje, że przez nieuczciwych mieszkańców, którzy albo zaniżają, albo podają w deklaracjach nieprawdziwe dane, ograniczają tak naprawdę budżet całego systemu, co jakby przekłada się na fakt, że ci, którzy płacą, finansują koszty usługi za tych, którzy nie płacą. I chciałbym zakomunikować za pośrednictwem mediów, że od długiego czasu staraliśmy się pozyskać jedyny w Polsce program, aplikację, która pomaga w weryfikacji deklaracji odpadowych i jest niezwykle skuteczna. To jest, Szanowni Państwo, program, który powstał 1,5 roku temu w mieście, czy na zlecenie miasta Świdnik, to jest województwo lubelskie. Kilka miesięcy temu, 2 miesiące temu dokładnie, wystąpiłem do burmistrza miasta Świdnik o możliwość przekazania tejże aplikacji bezpłatnie i drodzy Państwo, od 2 tygodni my tą aplikację u siebie posiadamy. Może kilka słów na temat skuteczności i zasad funkcjonowania tego programu. Przez 1 rok funkcjonowania tego systemu w mieście Świdnik ponad 1300 osób zostało wykrytych poza systemem. I to są oczywiście, to się przekłada na realne pieniądze. Te 1300 mieszkańców w mieście Świdnik to ponad 200 tysięcy dodatkowych pieniędzy, tych rzeczywistych pieniędzy, ponieważ koszty są realne, natomiast nie było dochodów. Program funkcjonuje na podstawie specjalnego algorytmu, który porównuje dane zawarte w poszczególnych bazach prowadzonych przez urząd, jak i jednostki podległe. To są dane zawarte przede wszystkim w danych ewidencji ludności, w danych podatkowych, w danych również prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zużycia wody w naszym referacie wodociągów kanalizacji, a także w bazach danych prowadzonych w zespole obsługi jednostek gminy, przede wszystkim w kontekście tych oświatowych danych edukacyjnych. I to są rzeczywiście, ten algorytm wychwytuje rekordy, w których jest duże prawdopodobieństwo zawyżenia
ale też i zaniżenia pewnych danych zawartych w deklaracjach odpadowych. To są oczywiście sygnały, które później mają nasi pracownicy zweryfikować. Takie doświadczenia zresztą były w Świdniku, że kilka tygodni trwało wprowadzenie i aktualizacja danych do systemu. Później ten algorytm wychwytywał rekordy i później przechodziła najbardziej żmudna praca związana z weryfikacją danych w terenie i ze składaniem wyjaśnień przez mieszkańców Świdnika. Program okazał się bardzo skuteczny. Już kilka miast w ubiegłym roku wdrożyło ten system u siebie i każdy ten system chwali. My jesteśmy na samym początku, tak jak powiedziałem, od 2 tygodni mamy ten program. Analizujemy już go pod kątem właśnie aktualizacji i uczulam i lojalnie uprzedzam naszych mieszkańców, szczególnie tych, którzy nie do końca rzetelnie wypełniają deklaracje, a szczególnie tych, którzy zaniżają dane zawarte w tych deklaracjach, że te deklaracje będą bardzo drobiazgowo analizowane. Jeżeli nam na to też sytuacja epidemiologiczna pozwoli, będą kontrole w terenie wspólnie z pracownikami Sanepidu. Wszystko, drodzy Państwo, dlatego, żeby ten system był uczciwy, żebyśmy wszyscy zachowywali się uczciwie, bo jeżeli tak będzie, to jest szansa na to, żeby opłata za śmieci była niższa. Bo na razie, tak jak w każdej gminie, szacuje się około 10-15% mieszkańców jest poza systemem z różnych względów. To nam pokazują nam też różnice między osobami zameldowanymi a spisami wyborców. To jest to właśnie 10-15%. Jeżeli uczciwie będziemy podchodzić do swoich obowiązków, tak jak powiedziałem, jest szansa na to, żeby opłata za śmieci była niższa. Będę Państwa informował na bieżąco, jakie są efekty pracy tego programu, efekty pracy naszych urzędników, a jeżeli te efekty będą dobre, to myślę, że będziemy się dzielić z innymi gminami, również sąsiednimi. Jeśli chodzi o system uszczelniania tego systemu, mówimy, że generalnie jest tym bardzo duży problem.